No witajcie, witajcie. I tak powolutku sobie grzebię te różne rzeczy w tym moim kamperku. Wczoraj udało mi się zaizolować. Udało mi się ładnie zaizolować te notkola. To jest bitmat 25 mm grubość. Troszeczkę może go tutaj z nadmiarem przyciąłem, ale w sumie liczyłem, że mi będzie ładnie trzymać na tym kleju, bo klej ma naprawdę fest mocny. No muszę widocznie go tutaj bardziej trochę dobić, to będzie się ładnie trzymało, ale wyszło dość fajnie. Zrobiłem to po prostu z dwóch kawałków, czyli tam leży szablon z tektury, wyciąłem sobie te boczki i później odmierzyłem w jednym kawałku, żeby było całym ładnym pasem oklejone. No bo tu ktoś wspominał, że izolacja za cienka. No 25 mm to może i faktycznie za cienko. Tu jeszcze planuję położyć, tak, tu już jest położone podwójnie, czyli dwa razy po 25. Tam później dół już jest zakonserwowany, zapsikany woskiem progi. Także zabezpieczyłem to sobie trochę, zanim się to wszystko zabuduje. To jeszcze podoklejam tutaj pasy, żeby oddzielić tę komorę progową od, tu od wnętrza pojazdu. Tu tak samo pójdzie jeszcze warstwa. Tu pójdzie warstwa. Mi się wydaje, że tu gdzie łóżko, żeby maksymalnie szeroko to sobie wykorzystać do tego łóżka, to wyrównam to tak, żebym tu po prostu miał, no mówcie, jak najszerzej. Co prawda my nie jesteśmy wysocy, ale niekoniecznie tylko my będziemy tym autem jeździć, może kiedyś będzie sprzedane i ktoś by wyższy chciał skorzystać z maksymalnie długiego tego łóżka, więc nie będę tu nie wiadomo ile wyklejał. To będzie ta 25 i będzie dołożona jeszcze 10 mm max, nie? Tak samo z tej i z tej strony. Dół oczywiście docieplę jeszcze jedną warstwą, spokojnie może być 50 mm. Nadkola są zrobione matą butylową plus 25, to co przed chwilą wspomniałem. No, tak to wyszło, dosyć nawet zgrabnie. Sufit poleci 25, już jak widać w większości sufit jest wyklejony, zostały jeszcze takie tam drobne miejsca do uzupełnienia, typu tu, bo tu nie wiedziałem jak to okno mi, w którą stronę pójdzie, więc nie wyklejałem, bo wolałem poczekać. No i tyle. I wszystko później na koniec zostanie jeszcze przykryte. Już tu miałem taki kawałek, gdzieś go tu rzuciłem. Gdzie on leży, gdzie on leży, gdzie on leży. No nie widzę teraz, to wam nie pokażę, bo nie widzę. O, tu leży, dobra. O, coś takiego. Wezmę pod światło. No, z dwóch stron jest taka zbrojona folia aluminiowa, w środku jest taka biała pianka, to ma gdzieś około 5-6 mm grubości. Także tym sobie polecę całą podłogę. Jeszcze przed założeniem tutaj sklejki, jak sobie polecę tą podłogę, to puszczę to z takim zakładem, może nawet gdzieś tu w to miejsce, kiedy to wszystko się taśmą aluminiową, tak jak tamto mam poklejone, pouszczelnia. No na tyle ile się da w miarę zrobić szczelnie, wiadomo, że to łodzi podwodnej z tego się nie zrobi. To nie wiem, aby trzeba to pokleić, żeby każda jedna dziurka była zamknięta. No trzeba się postarać zamknąć tych dziur, otworów jak najwięcej. Także ten materiał postaram się włożyć wszędzie, gdzie się da. Czyli na pewno pójdzie jeszcze na podłogę. To zrobię jako fajny izolator, bo będzie tylko oklejane tam przy nadkolach i gdzieś na środku, albo może gdzieś tu na listwie mi wypadnie łączenie, bo nie jest aż tak szerokie. Chyba że by robił sobie pasami w poprzek. To wtedy będzie raz, dwa, gdzieś myślę, że trzy przejścia bym musiał zrobić. Albo zrobię wzdłuż, nie wiem jeszcze, zastanowię się, w którą stronę to będę układał. No i chciałbym to ściany zrobić tak samo tym. Całe ściany, żeby taki był ładny ekran odbijający. To wszystko będzie oklejone, bo to nie jest samoprzylepne, to jeszcze będzie oklejone samoprzylepnym dziewiątką albo dziesiątką, bitmatem. No i później chciałem to oddać, no tylko kurde, to nie jest samoprzylepne i nie wiem, czy sobie z tym poradzę przy tym montażu. Jak to gdzieś oklejać? No, mam w sprayu klej tapicerski, zrobię gdzieś próbę na ścianie i zobaczę, czy to będzie zdawało egzamin, czy nie. Czy trzeba będzie jakiś inny materiał kupić, zobaczę. No, także jest to wszystko na tym etapie, tylko że tak, jeszcze sobie wykleję drzwi tylne i drzwi boczne, bo nie są wyklejone tą pierwszą warstwą. I już teraz wydaje mi się, że muszę być na etapie przeprowadzenia rurek do wody, którędy one pójdą, i przynajmniej wiązki kablowe, te główne miejsca, gdzie ma się to wszystko rozchodzić, już muszę sobie w peszach pociągnąć, bo chciałbym jakby włożyć sobie te wszystkie wiązki jakby między pierwszą warstwą izolacji a tą drugą.
bo jak będę czekał z tym na sam koniec, no to wiadomo, już tych kabli nie schowam, bo nie będzie jak. Także to jest taki teraz moment, że już teraz bym musiał sobie te prądy rozplanować, ale nie mam jeszcze do końca tak pomysłu, jak to rozplanować i dzisiaj sobie tak wymyśliłem, bo kupiłem listwę aluminiową, taką typową, standardową, jak na fotowoltaice się stosuje na dachach. Ją sobie przytnę, położę dwie belki poprzeczne, tam już rzuciłem, bo mi zostało z fotowoltaiki, beleczka, ale została mi tylko jedna, więc no jedną i tak sprawy nie ogarnę, więc musiałem kupić drugą, chciałem kupić krótszą, ale niestety mieli tylko taką całą, długą sztangę, 4 chyba, 40 to jest długie. No i planuję to sobie zrobić tak, że zamontuję tą belkę w poprzek, tak, są belki dachowe na samochodach, tu będą śruba i nakrętki nierdzewne przewiercone na wylot przez dach. Dach jest półokrągły, także dam sobie te śruby, one gdzieś wypadną tak tu, w drugi bodajże wystający rząd tej trapezowej blachy, która jest na dachu samochodu. Także tu będzie tam sobie odstawało tyle, ile mi śruba pozwoli, a środkiem będzie albo dotykało do dachu, albo też tam podłożę jakiś plastyczny materiał, żeby to ładnie wszystko przylegało, żeby się środek nie zaginał, także będzie w sumie na 40 śrubach. Więc ja myślę, że to nigdzie nie odleci. Taki mam na to plan. No i fajnie by było, aby mi tej belki starczyło, bym zrobił dwie poprzeczne i później z boku, chociaż one konstrukcyjnie do niczego, te boczne belki, które by poszły wzdłuż auta, nie są potrzebne, ale może by tak po prostu bardziej to rasowo wyglądało. Nie wiem, zastanowię się jeszcze, czy to tak się uda. No tylko z tym, że zanim zacznę to cokolwiek montować, to ten dach generalnie na wierzchu nigdy nie był myty, no bo trudno jest myjąc busa umyć dach na myjni bezdotykowej, bo to by trzeba mieć 2,5 metra wzrostu, żeby tam sięgnąć, ja jestem malutki. No i ten dach nie był nigdy myty, on był taki matowy, później jak tam łaziłem u góry, żeby zamontować to okno dachowe i ten wentylator Max Fana, no to niestety uświniłem ten dach trochę i łapami, i kolanami, i trochę butami. Więc jakiś teraz środek wygrzebałem w kuchni pod zlewem. Wezmę czyste szmatki i ten dach muszę po prostu wyczyścić, bo już później nie będzie możliwości za bardzo tam dotrzeć. Aby mi to czyszczenie wyszło, to może jeszcze jakimś woskiem bym to spsikał, żeby trochę zabezpieczyć, bo później możliwości czyszczenia już będą trochę też ograniczone, jak się te panele zarzuci. No chyba, że by się co parę lat je zdjęło. Ale skoro ten samochód ma już ładnych paręnaście lat i nigdy dach nie był myty, no to jak następne lata, jak się teraz go wyczyści, założy panele i go nie będę mył ileś lat, to chyba też się nic nie stanie. No, także biorę się za to czyszczenie. To pokażę wam, jak wygląda brudny, jak tam wlezę na górę. No, tak widzicie, dach wyglądał tak. Znaczy wygląda. Jeszcze nic nie robiłem. Mam szmatki. Poczyszczę przynajmniej cały ten rejon, wyczyszczę, gdzie pójdą panele, a resztę nie wiem, będzie mi się chciało czyścić, wyczyszczę dzisiaj, jak nie to kiedy indziej. No, także zaraz się będę za to brał. Zobaczymy, jak to pójdzie. No, także tak to widzicie, wygląda teraz tutaj na górze. No, bo taki tam leży, ktoś by się pytał, że tam leży mostek trapezowy. Bo tak najpierw myślałem, żeby zamontować je na tych mostkach trapezowych, ale będzie to wyglądało słabo i te panele będą dość wysoko. Moim zdaniem nie ma sensu, żeby one tak były wysoko. Więc po prostu zrezygnuję z tych trapezowych mostków na rzecz belki. Dobra, biorę się za czyszczenie. Tak wygląda po wstępnym wyczyszczeniu. Jest na pewno dużo lepiej niż było. Teraz sobie wyjmę panele, tam leżą na półce. Rozmierzę z uchwytami, ile to będzie zajmowało. I trzeba będzie się przymierzyć do zamontowania śrub w belkach i odznaczeniu sobie. Tak planuję, że śruby będą, tak tu jest całkowicie skraj dachu, pierwsza tu, w tym drugim będę wiercił, drugie tu, drugie tam, plus oprze się o środkowy trapez na samym środku, no, o środkowy trapez na środku, no. Jakkolwiek to nie zabrzmiało, to wiecie, o co chodzi, bo dach jest po prostu środkiem wybrzuszony, ma spad na
dwie strony, ale które wam powiem, że mega matowy jest ten lakier. Jednak dach to jednak na słońcu mocno dostaje w kość. Więc teraz go przynajmniej częściowo przysłonią panele. Dobra, złożę. Złożę. Tu sobie pewnie zwinę to stanowisko z tą spianką. Tak myślę, że chyba dam 3 belki, a jednak one są dość długie. Jakby to było gdzieś tam na jakimś daszku stałym na budynku, to byłoby git, no ale... Bo tak, chciałem też dać belki na samym brzegu, dlatego żeby do minimum ograniczyć takie, żeby mi te panele jakby nie wystawały tu poza belkę. Żeby tu nie było takich miejsc, w których, nie wiem, będzie wiatr świszczył, czy coś takiego. I tak myślę, że jak to będzie maksymalnie równo wszystko, to ograniczy mi takie zjawisko, które może zaistnieć, nie wiem. Bo w sumie belki bym sobie przesunął 25-30 cm tu od brzegu i tam od brzegu, no to otwarcie wtedy jest zupełnie inne, a jak na samym brzegu, to ten środek jednak będzie podatny na jakieś po prostu drgania, na jakieś wygięcia, na jakieś oddziaływanie tego wiatru podczas jazdy chociażby, nie? Bo przecież jak się jedzie na autostradę, to się pojedzie może i 120-130 na godzinę, to jednak te opory wiatru się robią ogromne i one mogą zacząć wpadać w jakieś wibracje. Więc chyba na 3 belkach to zrobię. Nie mam tyle tych dymsów, ale to już sobie to kupię. Tak zrobimy. Tak to właśnie zrobimy. No w tej chwili właśnie sobie zarobię wtyczki na przewodach solarnych, na plusie i minusie. Tu mam już uszykowany czerwony plus jest z panela, czyli minus będzie na założony na czerwony kablu, no bo plus mamy tam na górze. Czyli plus z minusem trzeba będzie połączyć wtyczką właśnie taką. Mamy już uszykowane zaciskarkę. Izolacja jest zdjęta i teraz zacisnę końcówki. No, wyszło to tak. Jest, elegancko zawinęło się. No i mam tak przygotowany przewód. To jeszcze pokażę, jak mi się udało wczoraj
jak te panele będą leżały. Jak widać, położone jest to na trzech belkach, mocowane na dziesiątkach śruba, po dwie śruby na każdą belkę, w sumie 6 mocowań. Jest to naprawdę solidnie przymocowane. Ten ruch, który widzicie, to się po prostu dach cały wygina, jak to ręką ciągnę. Dach sobie wyczyściłem, cały pod spodem spikałem woskiem. Teraz zanim je dokręcę, jeszcze sobie zepnę te kable i jakoś podtrytkuję, żeby one mi po tym dachu nie stukały, nie leżały na blasze po prostu. No także zamontowałem maksymalnie nisko, jak się tylko dało.